Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne dziesiąte zadanie z arkusza siódmego z książki Teraz matura z poziomu podstawowego i zadanie dziesiąte jest następujące. Wskaż przedział, w którym funkcja f od x równa x plus 2 do kwadratu minus 4 maleje. Dobrze, można to zadanie zrobić na dwa sposoby. Albo sobie narysować tę funkcję i zobaczyć. Albo od razu wiedzieć, że jest to funkcja w postaci kanonicznej, gdzie ramiona paraboli są skierowane w górę. I wiedzieć, że to wszystko zależy od p. Tak? Czyli współrzędnej x-owej naszego wierzchołka. No, albo tak, obojętne. Oczywiście odpowiedź B można z automatu odrzucić, bo jak pamiętamy i ktoś wie, że to jest parabola, no to jak ma maleć, no to musi maleć od minus nieskończoności do jakiegoś punktu. Ewentualnie, gdyby ramiona były w drugą stronę, to od jakiegoś punktu do nieskończoności, więc tu muszą być, że tak powiem, nieskończoności. Tu nie chodzi o to, żeby wyliczyć... No nawet tutaj nie ma tych miejsc zadawek. Myślałem, że tu miejsca zadawek podanie. Dobra, jasne? I teraz, jak my to robimy? Standardowo można to zrobić na dwa sposoby. Albo rysujemy funkcję x kwadrat, tak? Czyli robimy sobie tabelkę x, y, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, ciach, 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 ciach. Jak podstawimy do x kwadrat minus 2, to wyjdzie 4, 1, 0, 1, 4 i zaznaczamy ten punkt, ten punkt, ten punkt, ten punkt i ten punkt, tak? To są te punkty zaznaczone z tej tabelki. No i rysujemy naszą parabolę. Natomiast funkcja x plus 2 do kwadratu minus 4, ponieważ tutaj jest x plus 2, jest przesunięta w lewo o 2 i ponieważ tu jest minus 4, jest przesunięta w dół o 4. Czyli każdy z tych punktów przesuwam w lewo o 2 i w dół o 4. No to może zielonym faktycznie. Czyli ten punkt w lewo 2, w lewo 2, w lewo 2, no i w lewo i 2. Pyk. No i funkcja rośnie, kiedy ją maleje, rysujemy, oczywiście z lewej do prawej i ręka idzie w dół, czyli tu. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, aż do tego punktu, bo później leci w górę, tak? Oczywiście odczytujemy na osi x-ów, czyli od minus nieskończoności do minus 2. To jest jeden ze sposobów. Drugim ze sposobów jest oczywiście to, że jeżeli my mamy naszą funkcję właśnie f od x, to ona jest w postaci kanonicznej, czyli to jest a, x minus p do kwadratu plus q. Łatwo zauważyć, że a jest oczywiście jedynką, no bo tutaj przed nawiasem nic nie stoi. Czyli ramiona są w górę, czyli parabola na pewno tak wygląda. Zgadza się? Oprócz tego mamy minus p, czyli nasze minus p jest równe plus 2, tak? Minus p równa się 2, czyli razy minus 1, czyli wychodzi z tego, że p równa się minus 2. No a właśnie funkcja kwadratowa maleje, gdy ramiona ma w górę, maleje od minus nieskończoności do wartości p w wierzchołku, tak? Bo tu jest oczywiście wierzchołek, tu jest nasze q, które nas nie interesuje. To by nas interesowało, gdyby podawali zbiór wartości. Czyli do od minus skończoności do tego p, czyli do minus 2. Czyli znowu odpowiedź d. Pytania w komentarzach, łapki w górę, bardzo mile widziane, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć.